Cześć wszystkim. Cześć w nowym roku w sumie. Miałem. Robię wam zestawienie do następnego filmu za ogrzewanie, za ten cały rok. Jak wam obiecałem w tamtym roku, że zrobię wam całe zestawienie, ile mi kosztowało to ogrzewanie gazowe w moim domu. Ale to myślę, że jeszcze jedna sprawa tam do was pod tym filmem. Tutaj wam umieszczę na dole z tamtego roku z kotłowni. Tam było trochę przekomarzania się, co jest lepsze, co jest gorsze, co jest tańsze. Dużo było jakichś takich właśnie opinii o pompach powietrza, że to super rozwiązanie, takie bardzo ekonomiczne, że wychodzi o wiele taniej niż grzanie gazem. Jak do tej pory nie doczekałem się żadnej takiej konkretnej odpowiedzi, żadnego ani linku do filmu, ani maila z jakimś takim rachunkiem, zestawieniem rocznym. Wyślijcie proszę bardzo, tutaj na dole macie też pod filmem do mnie maila, żebym miał też jakąś podkładkę, żebyście tak naprawdę znali realne koszta, bo wiecie jak kręcę filmy, nie są to filmy jakieś takie robione fejkowo, czy jakoś tak sztucznie, tylko w taki sposób jak realnie wyglądają koszta, więc wszystkich tych, którzy grzeją pompami, wyślijcie tutaj na dole, macie mail, wyślijcie jak to wyglądały te koszta u was, bo to jest takie rozmawianie troszeczkę wirtualne. Ja mówię, pokazuję realne koszta, jak wychodzą, ile zapłaciłem za gaz, pokazuję swój rachunek, a wszyscy ci, którzy no nie tyle co zwolennicy, ale kto reklamuje strasznie tak te pompy ciepła, mówią, ja zapłaciłem tyle, a tak naprawdę ani rachunku, ani żadnego takiego konkretnego filmu nie zobaczyłem, żadnej takiej podstawy konkretnej, że widzę, tyle jest tak naprawdę za taki metraż. Może ktoś ma podobny dom, czyli 100, ja mam 107 metrów, takich domów jest naprawdę cała masa, mój dom jest parterowy, u mnie mieszka 5 osób, trójka dzieci, 2 osoby dorosłe, grzeję wodę, ogrzewam dom i to jest wszystko. Cały film zrobię już wam później z zestawieniem. Macie jakieś propozycje, wyślijcie na dole i zobaczycie tak naprawdę co wychodzi taniej, czy pompa, czy wychodzi grzanie gazem. Takie porównanie tylko do tych dwóch sposobów ogrzewania, bo to jest takie dosyć teraz najbardziej popularne, więc zapraszam. A jak to wygląda tak naprawdę w rzeczywistości, zobaczycie w następnym odcinku. Pokażę wam ile tak naprawdę to wszystko kosztuje i co tak naprawdę warto sobie wybrać i nad czym się warto tak naprawdę zastanowić, a co jest opłacalne, to sami sobie zobaczycie. Mam nadzieję, że ktoś się odważy w końcu pokazać ten prawdziwy, realny koszt użytkowania pompy ciepła. Dobra, ja znikam. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, hej.